tego rozpatrzenia. Projekt uchwały zarządu. Proszę się przeczytanie, proszę. Jest projekt uchwały zarządu w sprawie korekty listy zadań projektowych dla Rady Dzielnicy Ustrój na rok 2012. Merytoryczne uchwały, paragraf pierwszy. Przeznacza się kwotę 3000 zł z rezerwy zadań projektowych na zadania budżetowe pod nazwą zakup projektora multimedialnego dla Dębskiego Ośrodka Kultury Dębcza. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania za głosu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Rozdysponuje się środki z rezerwy zadań projektowych. Proszę Państwa, do tego projektu uchwały jest autopoprawka zarządu z dnia 10 czerwca w sprawie korekty listy zadań projektowych Rady Dzielnicy Ustrój na rok 2013. Paragraf drugi otrzymuje następujące brzmienie w tejże propozycji uchwały. Przeznacza się kwotę 1300 zł pozostałe realizacji zadania priorytetowego pod nazwą przyłącz do kanalizacji Klub Kultury Tyniec na zadanie priorytetowe pod nazwą uzupełnienie, wymiana zewnętrznych płytek gresowych schodów podjazdu dla niepełnosprawnych i tarasów Klub Kultury Tyniec. Dotychczasowy paragraf drugi otrzymuje numer 3. Wynik głosowania w zarządzie 3 za 0 przeciw. No i 0 wstrzymujących się. Ta autopoprawka jest po prostu, no, wpłynęła informacja, że pozostaje środki po przyłączeniu kanalizacji, żeby, że tak powiem, no, skorzystać z tego, że mamy uchwały, więc są ta autopoprawka do propozycji uchwały. Dziękuję Panie Burmistrzu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych, zatem to prawo do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Tak, wraz z autopoprawką, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, na trzy, na cztery, na pięć, na szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo.